O Jezu! Cześć, to nic innego, lecz odcinek z Fable, więc nie traćmy niepotrzebnie czasu na sam początek. Tylko zróbmy to, czego wymaga od nas gra. Nie wiem, czy wymaga, ale pomyślałem, że byłoby śmiesznie, nawet tak będzie szybciej. Skoro już mam te patelnie, jesteśmy na takim etapie gry, kiedy nie ma w zasadzie większych zagrożeń dla nas. Możemy sobie polatać w jakimś po prostu śmiesznym wdzianku. Myślałem o spódnicy, chyba mam świetlaną w ogóle jakąś spódnicę. Tylko jeszcze tak rzucę okiem, tylko ewentualnie strój wieśniaka, bo czy moje włosy w ogóle się robią blond? Nie, to jakieś dziwne światło było tylko. No okej, nawet nieźle. Nie najgorzej, to znaczy powiedzmy tak. Świetlana sukienka, to jest to. Do tego na głowę, zobaczmy. Co wygląda nieźle? Kapelusz wędkarza nie jest taką złą opcją. Głowa kurczaka też zapowiada. Wygląda nieźle. No peruka byłaby zbyt oczywista, więc sobie to darujemy. Może ten kapelusz Alfonsa. To się prezentuje naprawdę interesująco z tym zestawem. No i na plecach patelnia. Co powiecie? Wygląda solidnie. Czy ta sukienka ma w ogóle rękawice? Jak nie ma, to sobie mogę jeszcze założyć jakieś. Nie, strój. Dłonie. Do spódnicy nie ma rękawic, więc możemy coś sobie założyć. Te rękawice praktykanta wyglądają w miarę naturalnie, więc może coś, co wygląda dużo gorzej. Jakieś takie żelazne łapy wziąć sobie, faktycznie? Rękawice były w Archonta. Ale czy ja właśnie te płytowe może? Choć wydaje mi się, że te z kolczugi wyglądają nawet bardziej tak masywnie. Teraz idę czysto w wygląd, wiecie, statystyki teraz mnie nie interesują. Te z kolczugi, nie? One wydają się takie bardziej... No nie wiem, możemy zobaczyć, jak to wygląda teraz. Nie, w sumie, ja wiem, nieźle. Dobra, tak gramy dzisiaj i od razu myślę, pójdę... Robię dwie rzeczy jednocześnie, myślę i chodzę. To jest trudna sztuka, ale udało mi się ją opanować i dlatego wybieram się za te... Czy mi się wydaje, czy ja opadłem delikatnie? Wybieram się za te wrota z brązu. Tylko jeszcze sobie wezmę jakieś mięsiwo. Bo tych ryb tak dużo nie mam i więcej kasy oczywiście są warte. Ewentualnie mogę jeść szarlotki. Ej, przecież jestem Pie Master. Trzeba to wykorzystać. Tak, i tutaj mogę ewentualnie faktycznie coś też innego przenieść. Może coś... Może jakieś wyrażenie. Wytrych chociażby. To się może przydać. Albo pocałuj mnie w dupę i taki... Taniec disco jeszcze najlepiej, albo taniec kurczaka, ale to już może później. No w każdym razie. Wrota są otwarte, myślę, że możemy śmiało wkroczyć w nieznane. Jestem ciekaw naprawdę bardzo, jak tam wygląda wszystko, ale... Ale straszliwe zło i ten Jack w nowej postaci, no to będzie akcja na pewno. Chodźmy. Niech prowadzi mnie patelnia. Szaleństwo Archonta. O!
prawdę mówiąc. Myślałem, że będzie tego więcej. Więc coś będzie więcej. On ma taki gruby głos. O, cholera. Czy to jest postać smoka? Tak! Nareszcie. Pokonaj Jacka Rzeźnika. Wiedziałem, że to będzie smok. Jeszcze mi mówiliście, że nie. Kurde, wydziady śmierdzące. Ja czułem. Trzeba w ogóle włączyć Rage'a. Ach, tylko. O! O! Ciekawie. Może jednak. Dobra. Jak go pokonać tą patelnią? To jest bardzo dobre pytanie. O! Najlepiej robiąc uniki. Walka z bossem zawsze polega na robieniu uników. Ale jest smok jednocześnie Jack Rzeźnik, no to jest coś. Myślałem, że ten dzień będzie dużo gorszy, bo to jest ten sam dzień, w którym nagrałem Morrowinda ostatniego. Dobra, teraz jest szansa. On teraz sobie ryczy, ja mu mogę teraz skopać tyłek. O, tylko że mi zrobił haps. Może jednak bloki albo uniki są czymś dobrym. Mam nawet teraz 8 fiolek zmartwychwstania, więc... może użycie tego nie jest takim złym wyjściem. Dobra, włączymy spowolnienie. Włączymy szał. Zrobimy jakiś unik. Aha, dobra, koleś już nie ma. Aha, dobra, zrobił takie ubudu. Aha, oczywiście, dobrze. O! Fajny skrót, nawet nie pamiętałem o nim. Weźmiemy sobie... miksturę zdrowia. Jeszcze miksturę woli. Tak, dobra, trzeba trochę z łuku postrzelać, ja to widzę. Tak, troszkę mam niestety. Czyli patelnia, dobra, myślę, że mi darujecie, jak nie będę używał tylko i wyłącznie patelni. Aha, mogłem sobie te strzały przyciągnąć w sumie, to jest niezły pomysł. Ciekawe, czy te strzały coś mu zrobią? Coś mu robią. Może nie jest to najlepsze, ale zawsze coś. No, jest fajnie. Dobra. Bierzemy sobie tarczę. Spowolnienie czasu i tłuczemy goście. Umkniemy sobie od razu potki. I tłuczemy gościa, ile wlezie. O, oczywiście, level up. No, ale naprawdę, dzień jest uratowany, tylko jeden głupi smok, nie? I już banan na twarzy. Fajnie, że zabiłeś swoich. Bardzo miło z twojej strony. Chyba, że cię to leczy w jakiś sposób, ty chory. Dobra, myślę, że możemy włączyć sobie to. Nawet ja... Kurde, ile obrażeń? 1000.
Ja nawet kurde gościa nie zauważyłem. Dobra, leci, przymierza się. Ech. Dobra, zanim ty przylecisz, wiesz co? Nawet nie mogę patrzeć centralnie w górę. O, skończył mi się w nerw. Za kogo ty się uważasz? Dobra. Mhm. Jeszcze sobie utknąłem to te... O, ludzie! Byłem dokładnie na tym jego paśmie zniszczenia. Dopiero teraz się zorientowałem, że ja nie mogę patrzeć tak perfidnie w górę. O! Co się stało? Coś mi się zblokowało? Nie, dobrze jest. Warto jeszcze sobie zjeść Charlotte. O, dobra, dobra, mamy go. Mogę włączyć tego w nerwa nawet. Tylko, że ten koleś, on tak nie podlega temu spowolnieniu, czy mi się tylko wydaje. Tuż go. Ja cię sunę. Dobra, to w sumie jakby finalna walka prawdopodobnie, choć to się może skończyć i tak, że... Że Jack dalej będzie jeszcze żył i po tym starciu. Przecież to jest tak bardzo w jego stylu. O, dobra, wylądował znowu. To tylko sobie łyknę po te Harry Potta. Chyba zrobiłem jakiś unik nawet. Albo mi nie, mana zżarła mi się. Więc jednak nie. Dobrze. Kurczę, ale fajnie. Dziady śmierdzące. Ale dobrze, 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 że mi nie zrobiliście spoilera, że jednak będzie ta walka. Teraz mam chociaż naprawdę miłe wrażenie. Tak sobie usiadłem, kurczę, no. Mam spowolnione łącze teraz. Bo przez te odcinki z Fable sobie naprawdę ten limit wykorzystałem transferu dość ostro i mi internet po prostu zwolnił przez to. No, właśnie, on zrobił mi gryz i nie mogę go minąć teraz. I sobie pomyślałem. Nagram ten odcinek jeszcze we wtorek. Ło, kurde, teraz jeszcze ci summonerzy. No, ostro. Ktoś tu się zdenerwował. Mógłbym nawet pozwolić mu zbić. Tego pewnie trzeba zabić, tego typa. Nie wiem, czy trzeba, ale może dobrze by było. Włączę sobie wściekłość. O, jaki unik w ogóle. Tego smoka można bić teraz. Jakoś... Wolę mówić na niego, że to jest smoka, nie Jack, bo po prostu... W wersji smoczej jest dużo fajniejszy. Może będę miał później łeb smoka w domu, o ile będzie coś potem. Jak nie będzie, to będzie mi przykro. Dobra, gdzie on leci, bo on tu zaraz... Śmierci zniszczenie? Dobra, kogoś tam zniszczył, ale oczywiście nie tego, na kim mi najbardziej zależy. Gdzieś będzie przelatywał teraz, czy się zatrzyma? Dobra. Grunt to jakoś mniej więcej śledzić jego poczynania. Trochę kasy. Ląduje? Ląduje. Dobra, więc lecimy go tu. Jeszcze to nie pora, kiedy robi hubs. Dobra, teraz robi hubs. Fajnie, że już pod koniec walki ja dopiero nauczyłem się jego ciosów. O, zrobił drugi hubs. Warto sobie włączyć jeszcze to. Okej, okay, kolejny przywoływacz. O, lecę chyba nie tam, gdzie trzeba. Ale udało mi się zrobić unik. Co się ze mną stało?
O, to nie działa na niego. Też warto wiedzieć. Jest, wylądował, lecimy. Czego w mordę lać, jak to było w reklamie. No, panie Jack, to twój koniec. Tylko jeszcze zrób sobie haps. I przyjmij ten oto miażdżący cios. Jakim cudem ty mnie jeszcze schapsałeś? Kurczę, i ten... Jest coś, coś się dzieje. O, zdech. Tak, wysysam jego duszę w maskę. Wybór, tak? To za krzyki w ogóle, kto to tak woła? No, naprawdę? I teraz, czy ja miałem mi coś do kliknięcia, bo przyznam... Przyznam, że się skupiłem na oglądaniu filmiku i nie widziałem, czy ja mam gdzieś klikać, żeby stawiać opór tej masce, czy coś. Jeśli tak, to będę musiał od nowa z nim walczyć. The dragon was slain, and yet a tremor ran through the world. Sky is dark, every man, child and other, is a yet even in the most hopeless of hearts, one thing was certain. Wherever evil rose, there would always be someone to fight it. No tak. Koniec! Jak ja siadałem do nagrywania, w ogóle nie czułem tego. Myślałem, że tu będzie jeszcze jakaś kraina za tą bramą. I am speechless. Kurczę. Aż obejrzałbym sobie to... Miałem swojego smoka chociaż, ale... Ale trzeba było odrzucić tą maskę, tylko... Tylko jak? Gdzieś... Nie, po prostu za bardzo się zbiecie. Nie było wyświetlone tak na środku ekranu, masz... odrzucić, znaczy było faktycznie, było powiedziane odrzuć maskę, ale myślałem, czekałem aż się pojawi to standardowe zatrzymanie czasu, tak, nie, to było takie nie tego. O, Adam Zamoyski, dodatkowe teksty. I Andrzej Zamoyski. Ciekawe. Wow. Ostro. Nie sądziłem w ogóle, że to już będzie koniec, ale z drugiej strony to świetnie, bo będę miał teraz idealny czas na nagranie odcinka bonusowego i zaczęcie nowej serii. Bo zaczynam nowy semestr, no to w ogóle, jaka symbolika, ale... Wow. Tylko pozostaje kwestia, że brakuje mi srebrnych kluczy do otworzenia jednej skrzyni. I nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić. Bo byłem już wszędzie, przekopałem chyba wszystko, złowiłem ryby chyba wszędzie, gdzie się dało, a jeszcze mi brakuje ryb. Znaczy ryb kluczy, o ile nie zostały gdzieś schowane. W taki bardziej zmyślny sposób, wiecie, tak jak była kapliczka na przykład w lesie. No, jest jeszcze motyw z tymi drzwiami, które chcą klucze, które potrzebują kluczy, żeby się otworzyły przede mną. Jest szansa, że ktoś, kto tam wcześniej wchodził przed tymi drzwiami,
też musiał dać klucze tym drzwiom, więc w środku może być bardzo dużo kluczy. I być może wtedy będę mógł stworzyć tamtą skrzynię. Nawet jeśli nie, to chcę wiedzieć, co jest w środku. Ale jaja. Dzieci urodzone w Lionhead podczas tworzenia Fable, ale super. Baby Board. O kurczę. Ale powiem wam teraz, żeby coś tak... Taka refleksja, powiedzmy. Ta finalna scena wyglądała moim zdaniem nie do końca tak dobrze, przez to, że ten główny bohater nie miał głosu. Wiesz, on tak po prostu skończona walka, podchodzi do tego gościa, wyciąga maskę, koniec. Ten smok też. Padł ostatni cios, on tak... I se padł, martwy. Trochę... Za mało. Ja chciałem jeszcze chłonąć po prostu to. To, co tu się działo, a to tak... Tak po prostu znikło. Nagle rozpłynęło się i ja zostałem... Sam. Program Fable The Lost Chapters przestał działać. Aha. Okej. To... Dziwne to wszystko. Jeszcze muszę to przetrawić. Te emocje. Ale widzę, że nagrywanie trwa cały czas. Okej, czyli co? Co ja mam teraz zrobić ze sobą? Jak żyć? Dlaczego ta gra mi się nie chce włączyć teraz? Pójdę przede wszystkim do tych drzwi, które chcą ode mnie kluczy. Dobra, coś tu widzę, się ładuje. Dużo tych zapisów. No fajnie, dobra, pójdę do tych drzwi. Zobaczę, co tam jest w środku. Już nawet nie będę się teraz przebierał, tylko okej, muszę włączyć... Muszę się upewnić, dobra, jest tło, dobra. Nagrywanie trwa, dobra. Lecimy. Okej. Dobra, to tylko sobie zmienię jedzenie na wszelki wypadek. A naprawdę, ja byłem święcie przekonany, że za tymi drzwiami jest... Naprawdę, jeszcze jakaś armia ciemności. Dobra, niech będzie Charlotte. Jakieś prezenty włożymy. Mogę dawać teraz diamenty wszystkim. A chociaż na diamentach? Nie, bo... Czekoladki. Czekoladki. No, jaki jestem rozbity teraz. I że jeszcze przede mną naprawdę długa droga. A tu po prostu. To było... Nie byłem na to przygotowany psychicznie. Ale nie szkodzi, bo dzięki temu po prostu taki efekt na mnie to teraz wywołało. Polatamy chyba z tym Solusem. Bo już nie chcę się teraz pierdzielić naprawdę z niczym, tylko... Tylko po nitce do kłębka. Tutaj masa wrogów oczywiście. Jakieś śnieżne dziwolągi. Lecimy na cmentarz, tam bodajże były te drzwi, jeśli dobrze pamiętam. O ile to jest droga na cmentarz? Gdzie jest w ogóle nekropolia? Północne pogórze. Może. Już nie pamiętam dobrze. Chyba tutaj. Tak, tędy w prawo. To potencjalnie mogło być jeszcze gdzieś miejsca, w których można kopać. Może wtedy jakiś klucz się przede mną odsłoni. Ale dobra, na razie nie wyprzedzajmy faktów. Ja pójdę tutaj do tych drzwi i zobaczę, co tam.
No bo poza tym perspektywy się jakby pokończyły. W domach wydaje mi się, że byłem też we wszystkich po prostu. Konkurs ewentualnie łowienia ryb jeszcze mi został tak jakby otwarty, ale nie wiem, czy on się w ogóle kiedyś kończy. No, dobra. Dobra, w sumie pamiętam, co ty mówisz. Dać wszystkie klucze. Czy jesteś naprawdę pewny, że chcesz stracić wszystkie swoje klucze? No. Come to daddy. Nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze będziemy kręcić to drugie zakończenie Fable? Chyba jeszcze nie, nie wiem. Zastanowimy się. Wyspa z Bielałej Kości. To jest dopiero dobre. Teraz te drzwi mnie przeniosły naprawdę do innego wymiaru. Tak, tak naprawdę, naprawdę. I dobrze, już myślałem, że tu naprawdę nic nie ma, tylko taka wysepka. Są sobie jakieś trubki, widzę, że sobie nieźle popiły. No i mamy skrzynię. Siewca sierot. Czyli jednak coś było. Zwiększenie mocy płomieni. No faktycznie, faktycznie słaby. Może wygląda nie najgorzej, trochę jak szpon Beliara, tylko taki bardziej płomienny. To faktycznie, faktycznie lipa tutaj, chociaż mi faktycznie powiedzieliście, że nie będzie to zbyt warte. No i zastanawiam się, co teraz. Mogę tu złowić rybę. Złówmy tu rybę i pójdę z nią na konkurs. A wiem! Brakuje mi... Muszę zobaczyć, ilu brakuje mi kluczy, bo jest szansa, oczywiście, jaki ja niemądry. Już wiem. Klucze oczywiście... Dobrze, zamyśliłem się. Klucze mogę dostać, oczywiście, w świątyni Avo. I w tej drugiej Skorma. Oczywiście, że tak. Dobrze, że jeszcze na to wpadłem. O kurde. No, faktycznie, ten wybór. Tak teraz zmieniam wątek całkowicie, bez żadnej zapowiedzi. O ludzie, ile ta ryba waży, ja z nią pójdę do gościa. Czy można się stąd teleportować? To jest pytanie. Oczywiście, można. Dobra, powiedzmy, że tutaj. Pozostaje właśnie pytanie w mojej głowie. Znaczy tak, dobra, ale coś zacząłem mówić o tym... Nie mogę się pozbierać. O tym, o czym mówiłem. O tym wyborze z tą maską. No... Mogłem się stać jednym rzeczekiem rzeźnikiem, ale to jest nie do końca jakby prawda. To znaczy... Z tego, co mi się wydaje, to po prostu Jack przejął jakby kontrolę nad moim ciałem, czyli on znalazł sobie kolejne wcielenie, jakim byłem ja. W zasadzie tak, teraz rozumiem. Jeszcze sobie tylko przejdę tędy, bo jestem ciekaw, czy ja tutaj czegoś nie przeoczyłem, ale nie, też nic nie ma. Właśnie, muszę zobaczyć, ile mam kluczy. Ale uświadomiłem sobie to, że tak myślałem o tej Armii Ciemności, mówiłem też o smoku. I... Aha, no tak, nie wiem, ilu mi brakuje kluczy. No, to ma sens. To ma wielki sens.
Jest szansa, że coś przeoczyłem jeszcze w więzieniu, bo chciałem się z niego w miarę szybko wydostać. Może klucz bym dostał za grę na arenie, którą też jakoś... Ach, jakoś ją ominąłem. Ale no, co do tego smoka była racja i po prostu Jack znalazł sobie wcielenie w duszy tego smoka. Dobrze, ja sobie ich nawet po prostu odrzucę. Już nawet się tutaj nie ceregiele. Kurczę, kurczę. A tego mostu dalej nikt nie naprawił. Mimo upływu tylu lat. To jest niedorzeczne. No dobra. Powiedzmy, że to ma sens. To ma naprawdę sens. Ale też było szkoda, że już nie było, że nic się więcej nie działo. Znaczy ja rozumiem, że skoro Jack przejął nade mną władzę, no to już nie mogłem decydować o swoim losie, więc ja nie powinienem sterować moją postacią. Wątpię natomiast, żebym mógł to robić dalej po wyborze też odrzucenia tej maski. Prawdopodobnie by i tak poleciały napisy. Nie wiem, co by się stało z Go, czy dalej, czy też by mi się wysypała, czy nie. No. Have you landed any sizable swimmers lately? I'm sure you have shown me this one. On w ogóle nie komentuje tego, że ja też walczyłem z Krakenem. Pan miły Heros. Wydaje mi się, że ten wędkarz komentował też kiedyś tego Krakena, jak grałem, ale może mam ze wspomnienie. Albo jakiś błąd. Aha. To chyba wczytamy to jeszcze raz, gdy ja tego miecza nie odebrałem. Zobaczę, ile ja mam czasu. Bo robienie teraz tego drugiego zakończenia... Mam 12 minut, to bym teoretycznie zdążył. Możemy nagrać drugie zakończenie. Tylko jeszcze i tak są rzeczy, które teraz chciałbym zrobić, czyli... odnieść te wszystkie książki. Mogę nawet pójść teraz do... kamiennej iść zobaczyć, czy te nowe książki, które zdobyłem, czy one coś mi w ogóle dadzą. Bo ostatnio koleś, ten nauczyciel, tylko się czepiał tego, że ja już mu przynoszę mu ciągle tą księgę zaklęć, której on nie chce. A miałem inne rzeczy i nie wiem, dlaczego on ich nie chciał wziąć ode mnie. Więc nie wiem, czy to się jakoś naprawi. Jeśli nie, to potencjalnie być może do kupienia są gdzieś jakieś książki, po prostu u kupca. Nie wiem, tak skaduję. Wierzę, może potencjalnie gdzieś tak jest. Kura lata dość słabo, bo chyba wolno w tej zbroi biegam po prostu. Wracaj tam, skąd przybyłaś, poczwaro. Book of Spells? Czyli też lipa. A pewnie gdybym mu dał wszystkie książki, też bym właśnie dostał klucz, więc... z jakiegoś powodu on nie chce przyjąć tych książek, które mam. Co też jest... dziwne. Co mi teraz pozostaje? Pozostaje mi... O, teraz ładnie poleciało. Nie wiem, co mi pozostaje do roboty, aż rzucę sobie okiem, bo... opcje mi się tak jakby skończyły poza nagraniem tamtego zakończenia, no i otworzenia tamtej jednej skrzyni na klucze, której chyba nie dam rady otworzyć. Znaczy, jakbym wczytał, owszem, i spełniał życzenia tych świątyń, to tak. No i oczywiście czytanie przepowiedni też jest okej. Znaczy przepowiedni, nie przepowiedni, tylko pójście tam do wyroczni. Dobrze, wiecie co, ja to wczytam chyba teraz. Jeszcze raz. I pójdę sobie. Właśnie jeszcze do wyroczni. Pójdę sobie do wyroczni, czemu by nie?
Zaimponowanie ograniczonym umysłowo prostaczkom, coś tam pisało. No, po prostu się dowiem wszystkiego, co mogą mi powiedzieć. Te drzwi. Ta. Kurde, gdzie to jest? Czyli potrzebuję dwóch kluczy, no to wygląda tak, jakby to była jedna świątynia i druga świątynia. Potrzebowałbym trzech jeszcze, bo jeden zdobyłem, jakby tak wiecie, przekrętem, że powtórzyłem misję i po prostu się obszar zresetował, ale wydaje mi się, że bym dostał za te książki po prostu też klucz, więc to by był ten trzeci. To by miało jakiś sens. Więc posłuchajmy. Ogromie? Was carried upon a wave mightier than any dragon, and within the ship stood the mountain-like frame of thunder. Aż taki wielki to no nie był. It was a storm as none aboard had ever seen, but the great warrior was concerned with one thing only: quelling the cries of a child, his young sister. I ją dusił. Wave bore the vessel across vast expanses of ocean and into a nest of krakens. Thunder cast down lightning upon them and gathering whisper in his arms, ostro. Dove into the waters. Naprawdę ostro. As he swam, they heard the screams of dying men and the sounds of timber torn apart behind them. It was 2 days before they reached the shores of Albion, leaving their home as far off as a dream. To trochę tłumaczy, dlaczego Grom był taki na punkcie tej swojej siostry wyczulony. Ciekawa historia, no lecimy chyba po kolei, YMCA. O, to by było dobre. One of Albion's oldest fables is the tale of a sword whose enormous powers were matched only by the perfect pitch voice with which it would sing. Takim mieczem bym z chęcią się posługiwał. But in some versions of the myth, it was its dreadful lack of tune that would defeat whole armies. To może jednak nie. This has led some scholars to believe that the tale has its roots in Temmins, the worst bard ever to exist. No tak. He, who once killed an old hero by regaling him with a monstrously bad melody. Unfortunately, it is only a fable, and such a sword has never existed. Ciekawe. I w ogóle, powiedzcie mi, tu są takie drzwi. O, nawet przez chwilę. Przez chwilę te... Jedna z tych twarzy się zrobiła na niebiesko. Ale ja chcę wiedzieć... Aha, po tym nawet nie da się wejść, naprawdę. Przecież to wygląda idealnie, jakby tu były schodki. Jakby w tej górze coś jeszcze było. Dlaczego tutaj nic nie ma? Może ja muszę wysłuchać wszystkich historii? Nie wiem. Dobrze, no nie wiem, kontynuujemy. Minor Screamers. Naprawdę? They were cursed, never to find rest, except by torturing the souls of the dead and feeding on the life force of the living. To niezbyt miło. But their true nature is only hinted at in our reality. Their true power is in the realm of death, where souls must pass before reaching their place of torment or peace. To też ciekawe. To trochę przypał. Ten Jack nie dość, że terroryzuje żywych, to martwych też. Co za drań.
Ja jeszcze dałem założyć sobie jego maskę. It's been so long since I told anyone about Nostro. Nostro. Among the oldest heroes still bound to this world is Nostro, the founder of the guild. On założył gildię. He was a tireless warrior who felt at ease only with a moving blade in his hand and the blood of enemies raining down upon his armor. But he did not die the death he craved. For he was poisoned by an assassin, leaving his soul languishing unfulfilled in this earthly realm. To smutne. You returned the battle attire that was stolen from his grave. But he still seeks an honorable end before he can be truly at peace. I gra nie wzięła pod uwagę tego po raz kolejny, że ja już zrobiłem... Jakby posunąłem historię do przodu, a nie mówią dalej, że on poszukuje honorowego końca. Ja już gościa tak jakby zabiłem po raz drugi, wsadziłem jego duszę do jakiegoś ustrojstwa. Słuchamy dalej. O, chętnie, chętnie. Briar's early childhood was one of luxury and plenty. But once her strength and unique abilities began to manifest themselves, her world fell apart. To ciekawe, ale widać było po niej, że ona jest taka szlachetnie urodzona właśnie. Her mother died in an accident Briar could do little to prevent. Yet her grieving father cast her out, and she was left to fend for herself, learning to rely on no one. She has made the guild her home, and it is in its books that she has found the companionship she has never asked for another living being. No, typowo taka twarda na zewnątrz, a w środku jednak mięciutka. A burning quest for knowledge. That sent her on journeys far beyond Albion during the time you made your mark in this world. But she is here to stay now. Ciekawe, gdzie ona podróżowała? Co jeszcze? M. I shall tell you about the gods. O! Wiem, że to jest nieże. So-called. The temples to Scorm and Arvo can only be dated as far back as 400 years ago, when they were founded by a ruthless trader. He uncovered two locations in Albion where the will was particularly strong. In one of them, it tended towards good. Healing those who stood there. In the other, it tended towards evil, filling the mind of its visitors with horror and violent urges. Ciekawe. The trader saw an opportunity. He would create two temples to two opposing gods and demand gold from those who felt their power. Szekle muszą się zgadzać, ale naprawdę, jeszcze tak odkrył sobie moc i po prostu zawłaszczył ją, to jest dopiero. To bardzo, bardzo wiele tłumaczy. Teraz C. Przywoływacze. Unseen for almost as long as the old kingdom has been gone, these creatures were once the scourge of Albion. Ja dziwię się, jak w ogóle ludzkość przetrwała do tych czasów, gdy w czasie tego starego królestwa był taki burdel, jakieś smogi tu, przywoływacze wszędzie, a mimo wszystko. A will user called Halik. Halik. By the Archon for his use of dangerous dark magics, created these colossal beings by reanimating the dead bodies of fallen warriors. To ma bardzo wiele sensu. Ale Halik to mi się kojarzy z tym polskim podróżnikiem. Tony Halik. People throughout the kingdom
Learn to fear, Halleck. And though it was the magician himself who was the summoner, his creation soon earned that title through their ability to appear out of nothing as they brought forth total devastation. No tak. To ma sens. I co nam zostało jeszcze? Ach. I shall tell you about the Oracle. No, o samo sobie. To może to jest ostatnie koło już. I was created by order of the third Archon. Aha. Just to prepare the kingdom for future disasters, but to act as a keeper of all past and present knowledge. Mhm. Four will users with visionary powers were charged with the task. Kalran, Avisto, Euron, and Morik. Tak, czyli to są te ich runy po prostu, którymi ja się posługuję. Each carved a glyph of inquiry into stone, with the symbols that would allow their user to question me. After the fall of the kingdom, thousands of years later, Snowspire found itself under imminent attack from invading forces. The guild sent four acolytes to bury the glyphs in the necropolis, where they remained until you found them. To nie było aż tak trudne zadanie. Dobra, szopy zamknięte. Nie wiem, ciekawe, czy on mi powie coś jeszcze. Zrobię na próbę czwórkę. Kosie. Dobrze, to zrobimy jeszcze jedno koło. Much more ancient than any of this time would believe possible, and has walked this world since long before the guild existed. To dlaczego jego duszy nie mogę wziąć do tego? Tylko sugerowali mistrza gildii. No, dobra, to Jack, ale jeszcze był ten właśnie Nostra, nie? No ja rozumiem, że Kosa jest dobry i szkoda go, ale personally involved in any action, but of those among us, only Jack of Blades has seen and done more. To smutne, bo... Znaczy smutne i dziwne jednocześnie, bo... Zawsze miałem wrażenie, że Kosa może się za bardzo sugerowałem tym, co mówił Mace. A Mace mówił, że ten koleś tylko szuka tak drogi, jak szukać śmierci, i tak bardzo go przedstawił w negatywnym świetle. Ja teraz oczywiście zauważyłem, że Kosa jednak robi dużo dobrego i tutaj się stara o tych ludzi. Ale nie miałem pojęcia, że taka historia, aż taka daleka historia się z nim wiąże. Co tam jeszcze? MK. Lecimy jeszcze raz. To już było. To już było. A teraz coś nowego? Nekropolis. To też już było. Tak, to było. To jeszcze trzeci raz, jak będzie znowu to samo. Było. Okej, okay, to mamy... M mamy już z głowy. To polecimy jeszcze wszystko w takim razie. Były już chyba. Tak, Balvorn, tak, było. Krakeny, było. Trzeci raz. Gęś piaskowa, było. Dobra, co nam zostało? Siódemka. Tego nie było. Posłuchamy z chęcią. Przynajmniej ja. Forth the ship of the drowned, and to project the Archon's powers across vast distances, was sealed behind the primal demon door, the first ever created. Za pierwszymi demonicznymi drzwiami dopiero ukryto te. Charged with guarding it were the five prophets who had predicted the kingdom's imminent destruction. They were encased in glass cages
that both protected them from the beating of the heart and kept them alive until such time as they were released from their duty or died fulfilling it. To miałem już okazję spotkać się z nimi. To jeszcze raz. Snowspire? Chyba było. But when the kingdom fell, Snowspire and all that surrounded it was beset by invading najeźdźcy. Wszędzie wszystko atakują najeźdźcy. No, dlaczego nie czytasz tekstu? Teleporty zostały zablokowane, ludzie północy zostali odcięci od wszystkich żywych istot spoza mroźnych mórz okalających jej wybrzeża. Wydaje mi się, że to było, ale przekonamy się teraz. Archont. Było. Pamiętam to pierwsze zdanie. Tak, nazwa przekazywana. Tego akurat może nie pamiętałem. Ale... Tak. Czyli to było leci w kółko. To jeszcze została nam czwórka do zweryfikowania. Maze. Left alone in the world after a wave of violence took his home away. To by trochę wytłumaczało też jego tą jednak chorą relację do mnie, ale jednak powiedzmy pozytywną w jakimś sensie. As a child, he watched his parents torn apart by Bulverines as they walked through the woods. Ta, znowu łączą nas też wilkołaki, bo tam ta moja matka przecież walczyła z wilkołakami. The beasts were about to turn on him when three warriors crashed into the clearing. Two of them were guild heroes. The third was Jack of Blades. Ach tak. In an instant, Jack slew the Bulverines in a show of strength, then killed the heroes. Ktoś trąbi. Maze carried this debt all his life. It burdened his every action, and in the end, destroyed him. Tak, to też tłumaczy bardzo dużo, choć no w pewien sposób spoko, bo uzasadnia trochę tłumaczy tego Maze'a, że on nie był aż tak zły, wiecie, ale... U archeologu. The one who called himself the archaeologist was one of the few with a true academic interest in the old kingdom. Nie spodziewałem się, że o nim coś będzie, ale no dobrze. He was also a mine of disinformation gathered from unreliable and sometimes contradicting sources, and he was too cowardly to delve far enough into the mysteries of that age. Widzę, że ta wyrocznia jest bardzo taka subiektywna. After his kidnapping by minions, he fled to the cities of the West, disguised as a glove trader. Ciekawe. He hasn't opened a book or stepped near a ruin since. Czyli już ma po prostu dość swojego zawodu. Nie wiem, czy nie przedłużam za bardzo, ale jeszcze, no, jak już tu jestem, to chcę wysłuchać to do końca. Było. Dobra, czyli myślę, że to się zapętle. Wiem już o Whisper wszystko. No dobrze. No to, drodzy państwo, bardzo... Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, za to, że byliście ze mną przy tej serii. Ja nakręcę, tak jak mówiłem, jeden odcinek bonusowy, gdzie już będę po prostu robił cięcia na dane rzeczy. Czyli zobaczymy... Po raz kolejny to drugie zakończenie pozytywne, tym razem, kiedy postaram się jakoś odrzucić tę maskę. Co jeszcze? Postaram się zdobyć te klucze brakujące i otworzyć skrzynię, której jeszcze nie otwierałem. I dużo innych takich rzeczy, więc jeśli będziecie też chcieli to obejrzeć, to zapraszam was oczywiście do tego odcinka, który się pojawi teraz właśnie, nie wiem. Będę go kręcił, tak sądzę, po kawałku.
bo będę miał dużo rzeczy do nadrobienia. Przede wszystkim zweryfikować zapisy, gdzie co, kiedy było. No i dużo różnych takich wydarzeń będę musiał przejść od początku. Na przykład, co się stanie, kiedy... No, całą walkę na arenie będę musiał powtórzyć praktycznie, żeby jeszcze spróbować tam szept, powiedzmy, nie oszczędzić. No, plus tam jeszcze będzie ta cała gra na arenie. To czasu mi się zejdzie trochę, więc podejrzewam, że jeszcze... No, w najbliższym czasie to się nie pojawi. Znaczy, nie wiem, tydzień, minimum tydzień, powiedzmy tak, nie? Na ten odcinek. Ale myślę, że będzie fajnie. Jak nagram ten odcinek, to dopiero się weźmiemy za kolejną grę, czyli... Jak to się nazywało? Two Worlds. Polska produkcja. Też oczywiście zapraszam na nią, wszystkich zainteresowanych. Na razie się skupię na tym kręceniu odcinka z Fable dodatkowym, a w międzyczasie myślę, w ogóle sobie muszę tą grę pobrać, bo tam ją mam w bibliotece na razie internetowej i zobaczę, jak ona mi w ogóle będzie chodziła. To jest też bardzo dobra rzecz. Warto się upewnić przed nagrywaniem. Jakoś tam dostosuję od razu dźwięki, głośność, wiecie, takie rzeczy. No i tak jak mówiłem. Wielkie dzięki za oglądanie. Było naprawdę miło. To jest pierwszy raz, jak przechodzę Fable i te wrażenia są dla mnie naprawdę nowe i ciekawe. Jakbym teraz miał ocenić Fable, może tak jeszcze sobie pogadam, dałbym chyba Fable takie 5 z minusem. Powiedzmy, że bez tego rozszerzenia tych zapomnianych opowieści dałbym tak 4 plus. Mniej więcej wydaje mi się, że dość narzekałem w trakcie gry, żeby było wiadomo, dlaczego taka ocena. Trochę przez ten miks powagi i humoru. Ja wiem, że to jest może ten brytyjski humor, to brytyjskie poczucie humoru, ale mimo wszystko to jest coś jak w przypadku, jeśli mogę przywołać takie porównanie, Koreon zrobił taką maszynimę z Gothica, chyba teraz jak to się nazywało, jakiś 13 rycerz, czy coś tam, 13 jakaś brygada, coś z 13, nie wiem. Jakąś poważkę w każdym razie nakręcił i tam zarzutem między innymi Anubisa było to, że... Nie wiem, czy wy w ogóle oglądacie też to, czy wy wiecie, o czym ja w ogóle mówię. W każdym razie był taki film z Gothica i tam właśnie zarzutem było, że takie połączenie komedii i z drugiej strony bardzo poważnych, patetycznych sytuacji prowadziło do takiego zacierania tej granicy, że to, co powinno być poważne, było tak traktowane z przymrużeniem oka znowu, nie? To nie miało takiego wrażenia, jakie powinno wywołać. Może to, co miało być poważne, z kolei śmieszyło, albo wytrącało po prostu z takiego przeżywania. Po prostu, nie wiem. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ja nie jestem za dobry może w opisywaniu różnych zjawisk. Już prędzej bym to napisał może nawet niż powiedział, ale... Poza tym gra w Fable. Co mi się najbardziej podobało w Fable, to wam muszę powiedzieć. To jest chyba system walki. I przede wszystkim to okienko, gdzie się kupuje nowe umiejętności. To, że można sobie obejrzeć każdego skilla, jak on wygląda w akcji, to jest świetne. Ten mały filmik, który pokazuje użycie umiejętności, to jest moim zdaniem coś wspaniałego, co powinno być częściej w grach. A tego wydaje mi się nie ma. No i też nie w każdej grze by to może dobrze wyglądało, jakoś nie pasowałoby do interfejsu i po prostu może też gry nie mają aż tylu umiejętności, ale w jakimś Diablo na przykład to by przeszło, a nie wiem, czy Diablo coś takiego dawało. Przynajmniej to Diablo 2, które najbardziej pamiętam, w trójkę nawet nie grałem jeszcze. Prawdopodobnie też nigdy nie zagram. Ale... Też jeśli mogę coś powiedzieć, nie wiem, może ja to zostawię na odcinek bonusowy, jeszcze takie przemyślenia. Może tak, może nie będę tego teraz jeszcze niepotrzebnie przedłużał, ale... No, powiedzmy, że sobie napiszę jakąś taką listę z tym, co bym jeszcze mógł powiedzieć. I jakoś to ładnie, w jakąś całość się skomponuje.
Nie wiem, po raz trzeci wam chyba powiem dziękuję za oglądanie, ale naprawdę wielkie dzięki, że ze mną byliście. Wiele rzeczy się dowiedziałem właśnie dzięki wam. To była miła przygoda, muszę przyznać. Pierwsza seria, jaką kończę w ogóle na moim kanale i wrażenia mam bardzo pozytywne. Zastanawiałem się, jak to będzie, ale myślę, że sam grając może bym się poniekąd lepiej wczuwał w pewnym stopniu, bo nie musiałbym jednocześnie grać i komentować, co w jakiś sposób mnie jednak wybija. Ale z drugiej strony też bardziej byłem zaangażowany o tyle, bo wiem, że są inne osoby, które wiedzą, co robię i jakoś mnie śledzą, przeżywają to razem ze mną. No i też właśnie dzielą się jakimiś poradami i wskazówkami. To było super. Dzięki za to. Trzymajcie się i do zobaczenia w tym odcinku bonusowym. Więcej już nie gadam. Cześć! Najlepsze wino na Litwie. Najlepsze wino na Litwie. Najlepsze wino na Litwie.